Wracamy do pomników historii. Nikiszowiec, obecna dzielnica Katowic, został wybudowany w latach 1908-1918 jako osiedle dla robotników pracujących w pobliskiej kopalni Gisze. Zaprojektowany został tak, aby wszystko, co potrzebne mieszkańcom do życia, znajdowało się na miejscu. Budynki z czerwonej cegły stoją do dzisiaj, a i kopalnia nadal fedruje. W 2011 roku osiedle zostało wpisane na listę pomników historii. Wioletta Myszkowska zaprasza na krótki spacer po Nikiszowcu, a opowie o nim Joanna Tofilska z Muzeum Historii Katowic. Partnerem audycji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jesteśmy w Nikiszowcu. Tutejsi mieszkańcy powiedzieliby raczej, że jesteśmy na Nikiszu. Na początku XX wieku spółka Georg von Gisches Erben inwestowała, rozbudowywała się i między innymi wybudowała nowy szyb wydobywczy swojej kopalni Gisze. Szyb istnieje do dnia dzisiejszego, nazywa się Płaski i działa. Uruchomienie tego szybu zmusiło właścicieli spółki do zatrudnienia rzeszy nowych pracowników. Komunikacja wówczas była dość kiepska. Trzeba było tym ludziom dać po prostu mieszkanie w pobliżu miejsca pracy. Ówczesny dyrektor koncernu Anton Uteman otrzymał zadanie budowy takich osiedli. On zatrudnił berlińskich architektów Emila i Georga Zielmanów. To jest najstarszy blok, pierwszy. Bloków nikiszowieckich jest 9, ale to są takie szczególne bloki. Wieloboki, zamknięte, w środku mają rozległe, duże podwórza i w tej chwili one rzeczywiście pełnią takie funkcje rekreacyjne. Są place zabaw dla dzieci, jest zieleń, można odpocząć. Kiedyś to wyglądało inaczej, to były podwórza typowo gospodarcze. Na każdym takim podwórku były chlewiki. Każda rodzina miała do dyspozycji swój. I tam można było hodować króliki, kozy, świnki. Poza tym na największych placach były piekarnioki. To jest taki wolno stojący chlebowy piec. I tam gospodynie nikiszowieckie wypiekały chleb, kołocze. Oczywiście był ustalony porządek, kiedy z której klatki gospodynie mogły to robić. Tak było, to zostało wszystko wyburzone w latach 70. Tu kościół, który góruje w zasadzie nad osiedlem, jest ogromny, neobarokowy, chociaż dominował wówczas neogotyk na Śląsku. Neobarok według Utemana był Ślązakom bliższy tej ludności polskojęzycznej i bardziej pasował do tego terenu. Oficjalnie to Plac Wyzwolenia, ale mieszkańcy mówią o tym rynek, no bo to faktycznie pełni taką funkcję. Tutaj przy tym placu postawiono budynki użyteczności publicznej, to z czego korzystali wszyscy, czyli budynek dawnej gospody. Teraz tam jest urząd pocztowy i bank. I budynek jest bardzo charakterystyczny ze względu na swoją fasadę, która ozdobiona jest mozaiką z motywem róż. Tu architekci sięgnęli po motyw górnośląski. Takie motywy kwiatowe zdobią wstążki, które panny przypinają do swojego stroju śląskiego albo do galandy, do wianka. To jest budynek dawnej pralni, magla i łaźni. W tej chwili mieści się tutaj oddział Muzeum Historii Katowic. Warto zobaczyć, bo zachowała się część dawnego wyposażenia tej pralni. Zabronione było pranie w mieszkaniach. Dlaczego? Pranie trzeba było wtedy jeszcze na początku XX wieku gotować. Robiło się bardzo nieprzyjemnie w mieszkaniu, wilgotno. Te mieszkania się wtedy szybciej niszczyły, ale pralnia była tak dobrze wyposażona. Rzeczywiście można to było w ciągu kilku godzin zrobić całe pranie. Były elektryczne kotły do gotowania bielizny, takie specjalne koryta do prania. Wszystko jest ceglane i na pierwszy rzut oka sprawia takie raczej jednolite wrażenie, że to jest do siebie podobne. Natomiast jak człowiek zaczyna się przyglądać, to dostrzeże, że jest niesamowite bogactwo formy i te detale architektoniczne sprawiają, że to nie są takie typowe familoki śląskie, takie jednakowe wszystkie jak od sztancy, tylko zaprojektowane z pewną fantazją. Partnerem audycji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dzisiaj w Trójce mówimy o pomnikach historii. Za 20.